Pani Marszałek, Wysoka Izbo, Szanowny Panie Ministrze, Klub Parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego, w imieniu którego mam zaszczyt przemawiać, z dużym uznaniem przyjmuję inicjatywę Pana Prezydenta. Ona na pewno nie rozwiąże jakiejś takiej bardzo istotnej sprawy, ale złagodzi pewien problem, który jest ważnym problemem i chwała za to, że to jest w takiej formule zrobione. Cieszymy się, że konsultacje, które prowadziła Kancelaria Prezydenta, były bardzo szerokie. Komisja Ochrony Środowiska te konsultacje jeszcze poszerzyła, więc mamy ogląd z różnych środowisk, jaki jest odbiór tej inicjatywy. I dodam tak, że z jednej strony to jest trochę taka optymistyczna sprawa, bo jakość naszych wód na tyle się poprawiła, że można dziś spokojnie odpoczywać, jeżdżąc po wałach drogowych, bo gdyby te wody były tak zanieczyszczone, jak jeszcze wiele, wiele lat temu, to nikt by się tam nie odważył tego typu propozycji składać. To jest budujące. Druga sprawa to jest taka, że dziś Polska może żyć ze swojej turystyki. Mieliśmy trochę inną drogę jak kraje dawnej piętnastki i to, że mamy dziś niezabetonowane rzeki, że mamy ogólnodostępne lasy, że dziś Polska na tle innych krajów jest taką perełką przyrodniczą i jest co zwiedzać w naszym kraju, to jest budujące i warto, żebyśmy mogli z tego na różnych fragmentach korzystać. Również w tym fragmencie rozwoju turystyki rowerowej, bo patrzę z pozycji województwa, z którego jestem posłem, warmińsko-mazurskiego, gdzie w czasie wakacji przyjeżdża parę milionów Polaków i turystów z zewnątrz. Tak może być i w innych terenach, tych mniej atrakcyjnych turystycznie. Natomiast zwracam uwagę też na taki fakt, że w ramach konsultacji rząd tam złożył, jak pamiętam, około 12, chyba 12 dokładnie poprawek, z których pani przewodnicząca mówiła, część została uwzględniona, część nie została uwzględniona. Jest tam sprawa stawiana tworzenia raportów o oddziaływaniu środowisko tych ścieżek rowerowych. Myślę, to jest jakieś nieporozumienie. Z jednej strony na międzywalach nie powinno być terenów w szczególny sposób chronionych z tego względu, że my mieliśmy wiele klęsk spowodowanych przez powódź. Jeżeli rosły tam drzewa, których nikt w porę nie usunął, to one rozwalały wszystkie budowle wodne i zamiast mieć mniejsze koszty naprawy później po powodziach, mieliśmy większe. Przed wejściem na taką ścieżkę powinien być tablica informacyjna, co obywatelowi wolno, co obywatelowi nie wolno i przestać w inne fragmenty wchodzić, bo jeżeli teraz włożymy olbrzymie koszty, a przypomnę, że ustawa mówi o tym, że jeżeli ta droga jest ponad kilometr, to tam powinien być raport o oddziaływaniu środowiska, to taki raport kosztuje olbrzymie kwoty. Jeżeli samorządom jeszcze do tego dołożymy dodatkowe środki, to się obawiam, że tę inicjatywę takimi fragmentami można zatrzymać zupełnie bezzasadnie, bo na miły Bóg, ptaki się gnieżdżą, jeżeli się gnieżdżą w pobliżu rzeki, ci, kto jeżdżą wałem drogowym, ten wał jest w pełnej odległości. Nie ma takiego zagrożenia, żebyśmy tu w szczególny sposób próbowali komuś, kto rwie się do tego, żeby robić te raporty, nabijać kieszeń, a jeszcze dodatkowo takie tworzenie takiego raportu trwa 2-3 lata, w związku z tym nie widzę takiego powodu, żebyśmy tym się musieli w ten sposób zajmować. Więc pani Marszałek, Wysoki Sejmie, Klub Parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego popiera złożony projekt. Będziemy za nim głosowali. Oczywiście poprawki, które zostaną zgłoszone, pochylimy się nad nimi bardzo dokładnie. Wszystko, co jest logiczne, trzeba poprzeć, żeby projekt, który wyjdzie z parlamentu, był taki, który satysfakcjonuje całe społeczeństwo. Dziękuję za uwagę. Dziękuję, panie pośle.